Cześć, to Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Przechodzę dzisiaj do Was w końcu z małą pogadanką na temat kronik żelaznego druida autorstwa Kevina Herna. Jest to seria, którą, jeżeli śledzicie mój kanał, wiecie, że ja um, ostatnio pochłonęłam w dosłownie dwa miesiące i byłam bardzo w nią wciągnięta. I dzisiaj chcę Wam troszkę o niej opowiedzieć i może również zachęcić Was do sięgnięcia po te książki. Jeżeli chodzi o kroniki żelaznego druida, Tutaj wklejam Wam okładkę pierwszego tomu. Jest to seria, która w Polsce została wydana w dziewięciu tomach oraz dodatkowym dziesiątym tomie opowiadań. Natomiast tutaj od razu otwarcie mówię, że jeżeli chodzi o wersję papierową tych książek, jest ona dosyć trudno dostępna, ponieważ nie ma już do druków na rynku. Nakład jest wyprzedany i niektóre części tej serii chodzą po naprawdę horrendalne sumy w internecie. Także jeżeli ktoś czyta tylko i Wyłącznie książki papierowe, no to musiałby prawdopodobnie raczej. Szukać ich w bibliotekach, natomiast przykładowo na Storytelu są dostępne naprawdę świetnej jakości audiobooki, e, które czytane są przez Marcina Popczyńskiego i ja Was do tych audiobooków serdecznie zachęcam. E, ja sama przesłuchałam właśnie te książki w formie audio z faktu, że no, to była jakby najłatwiejsza forma, e, najłatwiej przystępna, najłatwiej dostępna e, forma, e, w której mogłam zabrać się za te. Książki i słuchajcie, zaczniemy sobie może zanim opowiem Wam, dlaczego według mnie uważam, że warto jest sięgnąć po te książki, powiem Wam może troszeczkę o czym ogólnie kroniki żelaznego druida są. No więc jest to seria, która początkowo, jeśli się nie mylę, w ogóle miała być tylko i wyłącznie trylogią, taką lekką trylogią Urban Fantasy, natomiast z czasem przygody naszego głównego bohatera rozrosły się tak bardzo, że finalnie doczekała się ta seria dziewięciu tomów. Natomiast no, pierwsze trzy tomy faktycznie opowiadają taką wymiarę, zamkniętą historię. Te wszystkie książki są dosyć krótkie, więc gdyby na przykład te pierwsze trzy książki ze sobą skleić, no to otrzymalibyśmy jedną bardzo długą książkę, która ma jakieś tam rozpoczęcie i plus minus powiedzmy zakończenie. Natomiast ogólnie kroniki żelaznego druida opowiadają historię Atticus'a Sullivana, druida z epoki żelaza, który za pomocą e, pewnych druidzkich napojów, druidzkich herbatek jest w stanie utrzymywać wieczną młodość. I on sobie tak od tych czasów żelaza aż do teraz żyje w Ameryce, e, zwiedził już wiecie, zjeździł, zwiedził Wiedział cały świat, i na chwilę obecną niestety jest w takiej dosyć nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ w wyniku różnego rodzaju czystek, które gdzieś tam w historii miały miejsce, jest on jedynym druidem, który jeszcze stąpa po ziemi. No więc, no, nie jest to wiadomo, dla niego jakaś taka super sytuacja. On również od wielu, wielu lat ukrywa się w różnych miejscach w Europie, a obecnie w Arizonie, w Stanach, ponieważ pewien irlandzki. Bóg Angus Oak ściga go, dlatego że Atticus kiedyś ukradł mu pewną rzecz, którą ten Bóg chciałby odzyskać. No więc Atticus na chwilę obecną żyje sobie takim cichym, sekretnym życiem w Arizonie. Prowadzi małą okultystyczną księgarnię, połączoną z malutką kawiarenką, gdzie parzy różnego rodzaju herbatki pomagające ludziom w różnych dolegliwościach. No i jakby. W takim stanie rzeczy zastajemy naszego głównego bohatera i cała akcja rozkręca się, kiedy Angus Oak, czyli ten jego wielki przeciwnik, który ściga go od wielu lat, w końcu znajduje go w tej Arizonie i Atticus musi podjąć decyzję, czy znowu ponownie uciekać przed nim, tak jak robił to już od setek lat, czy w końcu stawić mu czoło, podjąć wyzwanie i zawalczyć o to, żeby nie musieć już się dłużej ukrywać. Stąd rzeczy rozrastają się przez całą serię w naprawdę no, kierunku, którego nie do końca można się właściwie spodziewać, przeczytawszy tę pierwszą książkę. Jest to też seria, która finalnie w tych dziewięciu tomach zawiera w sobie wiele lat, ponieważ w dalszych tomach mamy też iluś tam letnie, ilość tam miesięczne przeskoki czasowe, w związku z czym to nie jest bardzo kompaktowa historia, która dzieje się w krótkim odcinku czasu. I jeżeli chodzi o Atticusa, to Atticus sam w sobie jest, tak jak już powiedziałam, druidem, a co za tym idzie, wszystkie te książki bardzo mocno związane są z Ziemią, z naturą. Kevin Hearn popuścił tutaj wodze wyobraźni, jeżeli chodzi o to, jak współczesny druid mógłby być powiązany z Ziemią. Te całe systemy działania druidów, to jak porozumiewają się oni na przykład z żywiołakami Ziemi, jak są w stanie czerpać oraz dawać Ziemi różne rzeczy, bardzo fajnie jest, jakby ta część systemu magicznego nakreślona, i też wydaje mi się, że druidyzm jest to coś, co nie jest tak często poruszane w literaturze, również dlatego, że ogólnie, jeżeli chodzi o tą całą celtyckość, jeżeli chodzi o druidyzm i tak dalej, no to nie ma aż tak wielu źródeł, z których można czerpać wiedzę. I tutaj wydaje mi się, że też Hearn no, poniekąd jakoś tam popuścił wodze fantazji i stworzył coś swojego, bazując tylko plus. Minus na y, wiedzy druidzkiej. Y, natomiast jeżeli chodzi o te książki, to znajdziemy w nich nie tylko y, mitologie y, drui, związane z druidyzmem o, oraz y, różnego rodzaju na przykład podania celtyckie bogów, celtyckich, y, jakieś tam celtyckie historie, ale znajdziemy tutaj też y, mitologię oraz podania z absolutnie całego świata. Ponieważ y, cały ten świat fantastyczny, który jest wytworzony w kronikach Żelaznego druida, to jest miszmasz Absolutnie wszystkiego, co mogłoby Wam przyjść do głowy, więc mamy tutaj takie standardowe stworzenia, jak na przykład wampiry i wilkołaki, albo wiedźmie, które często pojawiają się w urban fantasy. Natomiast powiedziałabym, że one nie grają pierwszych, te istoty nie grają pierwszych skrzypców. Pierwsze skrzypce jednak w tej historii e, grają różnego rodzaju bogowie z różnych panteonów bogowie i bóstwa, e, którzy stąpają na ziemi, którzy istnieją, e, którzy właściwie nie tylko stąpają po ziemi, ale mają też e, swojego różnego rodzaju domeny które no, jakby biorą się z wierzeń danego kręgu kulturowego, w których sobie przebywają i Atticus jako druid jest w stanie podróżować um, kanałami życia, podróżować drzewem życia w różnego rodzaju miejsca i jest w stanie na przykład do tych różnego rodzaju domen dotrzeć. Um, i, um, więc jest to seria, która nie tylko ma właśnie te takie standardowe powiedzmy stworzenia urban fantasy, ale też w dużej mierze bogów z różnych panteonów, którzy ze sobą Walczą, czasem się lubią, czasem się nie lubią, tam jest bardzo dużo różnego rodzaju akcji i rzeczy dziejących się gdzieś tam po drodze, gdzie te panteony się po prostu ze sobą przeplatają, i tutaj warto by było zaznaczyć, że wydaje mi się, przynajmniej z mojego własnego doświadczenia, że zanim zacznie się czytać te książki, całościowo, warto jest zapoznać się chociaż troszeczkę z mitologią nordycką, ponieważ mitologia nordycka jest to jedna z mitologii, które tutaj przez cały ten dziewięciotomowy cykl Nusunięta będzie na pierwszy plan, i oczywiście można wejść tę serię, nie znając tej mitologii nordyckiej, natomiast wydaje mi się, że jednak znajomość taka podstawowa, mimo wszystko, daje nam głębsze zrozumienie tego, co się dzieje. Zwłaszcza, że um, pewne rzeczy, które dzieją się nawet we wcześniejszych tomach, kiedy już pojawiają się bogowie nordycy, um, będą miały swoje bardzo poważne konsekwencje um, na sam koniec serii. I po prostu Warto jest to wiedzieć, to jest takie dodatkowe coś, co da nam później więcej fanów z tej serii. I ja przykładowo ostatnio trochę bardziej zgłębiał tą mitologię nordycką, ale wydaje mi się, że na przykład przeczytanie nawet takiej najbardziej popularnej mitologii nordyckiej Nielegajmana wystarczy do tego, żeby już zobaczyć te różnego rodzaju rzeczy, historie, zrozumieć na przykład, dlaczego jakiś Bóg nie lubi jakiejś bogini, albo dlaczego jakaś bogini ma jakąś tam przeszłość, bo właśnie w tej mitologii nordyckiej. Gaimana. Wszystkie te rzeczy są opowiedziane i wytłumaczone. Zatrzymując się jeszcze na chwilkę przy audiobookach, wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o tę serię, jest to bardzo trafiony sposób odbioru tych książek, dlatego, że, no pomijając to, że oczywiście są najłatwiej dostępne na rynku, to w całej tej serii przewija się bardzo dużo irlandzkich imion, nazwisk oraz nazw irlandzkich bóstw, które kiedy spojrzy się na to, jak one są zapisywane są bardzo trudne do przeczytania, natomiast w audiobooku już słyszymy, mam nadzieję, dobrą, finalną wersję tego, jak to powinno brzmieć i tak przykładowo mamy na przykład Engusa Ouga albo mamy Mananona Maklira Stuhadejdonen. Mamy też na przykład bardzo ważną bohaterkę, która pojawia się później, która nazywa się Gronia Whale i jest tutaj bardzo wiele innych tego typu imion i nazwisk, które po prostu na papierze wyglądają jak i nie da się tego poprawnie przeczytać. Dodatkowo dalej w serii, co może nie jest takie ważne, kiedy słucha się jednego tomu po drugim, tak jak ja, ale ogólnie, jeżeli robi się jakieś odstępy, no to się przydaje. Na początku każdego tomu jest taka mała przypominajka tego, co plus minus wydarzyło się w poprzednich tomach, ponieważ ta historia tutaj wybitnie narasta z każdym tomem. To jest tak, że od samego początku do samego końca to jest jakby jedna wielka zamknięta historia, która oczywiście ciągnie się przez wiele lat, no ale jednak warto jest pamiętać to, co działo się wcześniej, dlatego że konsekwencje tego, co dzieje się na przykład, nie wiem, w drugim albo w trzecim tym tomie, zbieramy e, przez wszystkie następne, aż po konkluzję e, całej tej serii. No więc to jest taka mała rzecz, która akurat znajduje się, nie wiem czy znajduje się też w wersji papierowej, pewnie tak, ale tylko daję Wam znać, że na początku tych audiobooków są takie małe podsumowanka. Kevin Hearn w Kronikach Żelaznego Druida stworzył e, świat, w którym jest mnóstwo najróżniejszego rodzaju e, nawiązań do e, popkultury, do e, historii, e, do takiej ogólnej kultury, do społeczeństw. Także jest to bardzo też taka fajna seria dla osób, które lubią popkulturę w książkach. I dodam tutaj może też od razu, że największym, naj, takim wierniejszym przyjacielem Atykusa jest jego wielki pies Oberon, który jest wilczarzem irlandzkim, z którym Atykus jest w stanie porozumiewać się za pomocą umysłowej więzi, którą nawiązał z nim. I Oberon jest po prostu największym vip tej serii, jest moją ulubioną postacią. Ma on bardzo takie się spojrzenie na świat, myślę, że Her na 100% posiadał albo posiada wilczarze irlandzkie, albo po prostu jakieś duże psy i doskonale rozumie psychikę takiego dużego zwierzęcia, dlatego, że ja, jako sama jako właścicielka dużego, bardzo dużego psa, właśnie, no może nie wilczarza irlandzkiego, ale powiedzmy, że też w typie takiej, tego typu rasy, no, wydawało mi się po prostu, że kiedy czytałam te książki, że czytam, słuchajcie, o moim psie. Dla mnie to było fantastyczne, ja uwielbiam Oberona całym po prostu sercem, no i był on fantastycznym przyjacielem dla Tykusa oraz fantastycznym dodatkiem do tej całej e, serii. E, dynamika pomiędzy ich dwójką no jest po prostu przecudowna e, i myślę, że no dla każdego psiarza to będzie naprawdę świetna gratka w tej książce. E, dodatkowo właśnie, ponieważ zarówno Atykus, jak i Oberon e, dosyć mocno siedzą w tej popkulturze, pop oni wiecie, oglądają filmy, czytają różnego rodzaju książki i tak no to e, czasami te wymiany Pomiędzy nimi są dosyć zabawne, e, zwłaszcza, że przykładowo oboje są fanami gwiezdnych wojen. Dodam tutaj też, że jeżeli chodzi o takie elementy, które ukazują się w tych książkach, to pojawia się tu też e, w. Czasem w mniejszym, czasem w większym stopniu Polska. Polska pojawia się tutaj, ponieważ z tego, co gdzieś tam dowiedziałam się w internecie, Kevin Hearn kiedyś był w Polsce i na tyle mu się tutaj spodobało, że postanowił jakieś tam część Polski zawrzeć w swoich książkach. I tak w ten oto sposób mamy na przykład wiedźmy, które pochodzą z Polski. Później w dalszych tomach pewna część akcji dzieje się w Polsce. Wisława Szymborska odgrywa tutaj też pewną ważną rolę. I no, po prostu bardzo fajnie dla mnie czytało się też o tych różnych polskich akcentach, bo, no wiecie, jednak to nie jest coś często spotykanego w literaturze zagranicznej. I dodam tutaj też, od razu skoro już o tym mówimy, że w ogóle cały humor i to, jak te książki zostały przetłumaczone, według mnie jest po prostu 10 na 10. Pani Maria Smulewska, która tłumaczyła wszystkie te książki, naprawdę stanęła na wysokości zadania, ponieważ według mnie przynajmniej to były bardzo trudne książki do przetłumaczenia, nawet nie ze względu na ten element fantastyczny, bo akurat jeżeli o to chodzi tutaj, to mało mamy takiego słowotwórstwa, ale z faktu tego, że one tak głęboko zakorzenione są i siedzą w tej popkulturze. I wiele różnego rodzaju powiedzonek, wiele różnego rodzaju jakichś takich właśnie słowotwórczych opisów, różnych zachowań e, trzeba było jakoś przełożyć na polski i zastąpić je po prostu czymś innym. Tłumaczenie tego, jakby słowo po słowie z angielskiego, nie miałoby absolutnie sensu i spowodowałoby, że te książki e, czytałoby się o wiele gorzej, one byłyby mniej płynne i mniej też zabawne. I e, to. Co pani Maria Smulewska um, uczyniła tutaj tłumacząc, e, mnie podobało się niezwykle. E, I jednym z takich chociażby przykładów jest to, jak przetłumaczone zostały tytuły tych książek. Dlatego, że tytuły nie zostały przetłumaczone dosłownie z angielskiego na polski, ale pani Smulewska tutaj popuściła wodze fantazji i według mnie, Prywatnie zrobiła to fantastycznie, dlatego że przykładowo każdy tytuł ym, w pewien sposób nawiązuje do tytułu oryginalnego. To nie jest jego tłumaczenie, ale nawiązuje do tytułu oryginalnego oraz po przeczytaniu każdej kolejnej książki nawiązuje on do tego co działo się w danej książki do bardzo ważnych elementów książki, a dodatkowo jest jeszcze często grą słów albo odnośnie jakiejś nazwy filmu albo odnośnie czegoś w literaturze albo czegoś w popkulturze. W związku z czym no, no nie wiem, według mnie mnie się to tłumaczenie niezwykle podobało. Ja ogólnie jestem raczej fanką tłumaczenia bardzo zbliżonego do oryginału. W większości przypadków nie lubię takiej wiecie samowolki tłumaczeniowej, że po prostu dostajemy coś Kompletnie innego niż to, co autor miał w zamyśle. Natomiast w tym wypadku uważam, że wypadło to naprawdę świetnie. Jest to też seria, która na samym początku, zwłaszcza mogłoby się zdawać, przez to, że ona jest właśnie tak dosyć lekko napisana. Mamy tutaj dużo humoru, mamy właśnie te wymiany pomiędzy Oberonem a Atykusem, mamy inne postacie, które często zachowują się w dosyć śmieszny sposób. To mogłoby się wydawać, że to będzie po prostu całkowicie lekka seria. Natomiast, no, muszę Wam powiedzieć, że mimo, że faktycznie jest dużo lekkości w tych książkach i one często wywołują uśmiech na e, twarzy, to mimo wszystko, im dalej idziemy w serię, e, tym więcej widzimy różnego rodzaju wyborów Atticusa, e, które on gdzieś tam po drodze podejmuje, które w momencie, kiedy on je podejmuje, nie wydają się takie straszne albo nie wydają się takie okropne, przez to właśnie, że ta seria jest tak lekko napisana, ale z czasem, uwierzcie mi, te wybory doganiają Atticusa i e, wszystkie takie rzeczy, Rzeczy, które, wiecie, kiedy głębiej się na tym zastanowimy, to dochodzimy do wniosku, że hmm, w sumie to nie było jakoś stuprocentowo spoko, co zrobiłeś tej i tamtej osobie i gdyby to wydarzyło się w prawdziwym życiu, to nie wiem, czy lubiłabym Ciebie jako osobę um, i to wszystkie tego typu wybory prędzej czy później mają swoje konsekwencje. I to jest coś, co m, z jednej strony, no wiecie, tak, trochę było mi smutno, bo ponieważ ta seria była dla mnie też takim ciepłym kocykiem po prostu na moje serce, to było mi jednak trochę ciężko czytać o różnego rodzaju konsekwencjach, które prędzej czy później dościgają naszych głównych bohaterów, nie tylko Atykusa, ale również inne postacie. Um, ale z drugiej strony, wiecie, im dłużej minęło od przeczytania tej serii i się nad tym cały czas zastanawiam, to uważam, że zakończone ona została i w ogóle poprowadzona, ona została w takim kierunku, który jednak dodawał jej wartości, no bo mimo jakby odbierał jej trochę tej lekkości, a dodawał jej takiej wartości, wiecie, gdzieś tam troszeczkę tego głębszego dna. Także słuchajcie no, podsumowując, według mnie jest to świetna seria. Mam nadzieję, że tą tutaj trochę może nieskładną, lekką paplaniną udało mi się zachęcić was do tego, żeby chociaż dać szansę pierwszemu tomowi. Jeszcze raz podkreślam, że audiobooki są naprawdę świetne. Więc dajcie im szansę, nawet jeżeli na co dzień wolicie czytać wersje papierowe, bo po prostu uważam, że warto. To będzie już wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czytaliście może któryś Tom z serii Kronik Żelaznego Druida. A jeżeli tak, to co o nich myśleliście i czy kochacie Oberona tak samo jak ja? To będzie już wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Cześć!